Za nami pierwszy Dolnośląski Festiwal Ognia. Co w trakcie jego się działo? Dwa dni imprezy. Pierwszego dnia warsztaty zamknięte dla kuglarzy, czyli dla grup, które się zgłosiły na Dolnośląski Festiwal Ognia. I te zajęcia prowadził teatr, grupa Tancerzy Ognia, pochodząca z Teatru Awatar. I to było wczoraj. Po godzinie 22, czyli po koncercie na Starej Kopalni, odbył się tak zwany Open i tak zwana Bitwa. To jest taka impreza, która chyba ma prawdopodobnie w Polsce odbyła się po raz pierwszy. Jest to Bitwa Tancerzy Ognia. Totalnie muzyka improwizowana, czyli przypadkowa, tancerzom zupełnie nieznana. Tancerze mają 30 sekund, prezentują to, co mogą najlepiej. W ten oto sposób zakończyliśmy wczorajszy dzień, a dzisiaj od godziny 15 były warsztaty otwarte dla mieszkańców Wałbrzycha. Można było wziąć w nich udział, zobaczyć, jak się chodzi na szczudłach, pojeździć na monocyklu, dodatkowo oczywiście poi, dodatkowo zabawy z kijem, wszelkiego rodzaju przedmioty i urządzenia kuglarskie. To było na warsztatach, no a oczywiście o godzinie 20 część konkursowa i tutaj bardzo jasny chyba i czytelny podział. Podzieliliśmy to na solistów i podzieliliśmy to na zespoły, no a wyniki są już chyba wszystkim znane. Jak długo się zajmujesz kuglarstwem, fire show? Fire show i kuglarstwem zajmuję się od 4 lat. I od początku mojej przygody z kuglarstwem jestem w grupie Impuls pod przewodnictwem pani Kamili Nadolskiej, a do grupy trafiłem tak naprawdę przez przypadek. Poszedłem na zajęcia do Babyskiego Ośrodka Kultury z Zumby, zobaczyłem ofertę Babyskiej Szkoły Talentów, zobaczyłem taniec z ogniem, mówię, pójdę, spróbuję jeden trening, drugi, no i takich 4 lata zostałem. Skąd pomysł na Dolnośląski Festiwal Ognia? W całej Polsce jest pełno takich imprez i już bardzo, bardzo dawno myślałam na tym, że czegoś takiego nie ma tutaj. Jako że mamy piękną scenerię, piękne miejsce, które aż się prosiło o taki festiwal, w tym roku postanowiliśmy spróbować swoich sił. Piękny występ, zwycięzco. Jak się czujecie? Zmęczeni. Zmęczeni, bo jest to dosyć duży wysiłek fizyczny. Tak naprawdę to jest niecałe 20 minut, ale w pełnym napięciu, w pełnej gotowości i potem po prostu jesteśmy splaczali. Zmęczenie, naprawdę jest duże zmęczenie. Wasza grupa jest jedną z najstarszych. Ile lat współpracujecie, ile razem tworzycie tą grupę? Grupę założyliśmy w 2007 roku, natomiast nasze doświadczenie z ogniami to jest jeszcze kilka lat wstecz. Jakie techniki, jaki sprzęt używacie przy swoich występach? Używamy czego standardowo używa się w fire show, czyli pojki, liny, kije w różnych długościach, w zależności od tego, jaką mamy choreografię. Używamy wachlarzy w dwóch rodzajach, pochodni też, tych rodzajów jest kilka. No i te gigantyczne ogniowe skrzydła, to jest chyba jedyny taki sprzęt w Polsce. I mój potwór, sześcian. No i ten potwór, który stoi tam z tyłu, 11 kilo ognia i ja uciekam, jak on z tym wychodzi. Jak oceniasz tą pierwszą edycję festiwalu? Oceniam bardzo wysoko, ze względu na to, że przede wszystkim baliśmy się troszeczkę organizacji tej imprezy, ze względu na ilość imprez, która się odbywa w regionie. I też sądziliśmy, że w związku z Nocą Kupały może nam się zgłosić niewiele grup, aczkolwiek byliśmy mile zaskoczeni, jednak ktoś chciał do nas przyjechać, zaprezentować się i pokazać. A poziom samych uczestników, no myślę, że tutaj każdy musi, kto oglądał, podać ocenie. Ciężko oceniać mi, chociaż no grupa goszcząca była mi najbliższa, bo pochodzi od nas ośrodka kultury, aczkolwiek tak po cichu trzymałem za jednym nosem. Będzie kontynuacja? Oczywiście, na pewno tak. Zapraszam już w przyszłym roku. Co prawda zastanawiamy się nad lekką zmianą terminu w związku z tym, że właśnie grupy zgłaszały nam informację, że to nie jest dla nich dobry termin, więc już wkrótce podamy informację, jaki będzie termin drugiego już Dolnośląskiego Festiwalu Ognia.